Określ stopień wielomianu u plus w w zależności od parametrów a i b. Obliczmy więc wielomian u plus w, wyznaczmy wzór, czyli w miejsce u wprowadzamy wyrażenie na u od x, czyli dostajemy ax do siódmej plus 16x do piątej minus 2x plus 15. Następnie mamy plus i wprowadzamy wielomian w od x. Czyli mamy x do siódmej minus bx do piątej plus pierwiastek z 7x do trzeciej minus 4. Wyredukujmy wyrazy podobne. Mamy u plus w wynosi. X do potęgi siódmej występuje dwa razy. Tu mamy wyrażenie x do siódmej i tutaj jest również x do siódmej, więc na razie je przepiszmy. Dostaniemy ax do potęgi siódmej i plus x do potęgi siódmej. Możemy te dwa wyrażenia dać w nawias. Teraz mamy x do potęgi piątej. Występuje również dwukrotnie. Tu mam 16x do piątej i tu jest minus bx do piątej. Przepiszmy obok siebie te wyrażenia, czyli dostaniemy plus 16x do piątej i minus bx do piątej. Również umieśćmy je w nawiasie. Następnie mamy x do potęgi trzeciej. On występuje tylko raz, więc przepiszemy to wyrażenie. Dalej jest x do potęgi pierwszej, czyli minus 2x i wyrazy wolne dostaniemy plus 11. W pierwszym nawiasie wspólnym czynnikiem jest x do siódmej. Czyli tu mamy x do siódmej, tu jest x do siódmej. A teraz w drugim nawiasie wspólnym czynnikiem jest x do piątej. I te wspólne czynniki będziemy wyciągać, tylko nie przed nawias, a za nawias. Czyli u plus w wynosi. Tu może nawias na razie sobie przepiszemy. Ten wspólny czynnik, czyli x do siódmej, przepiszemy za nawiasem. I teraz zastanawiamy się, co razy x do siódmej da ax do siódmej? Oczywiście a. I co razy x do siódmej da x do siódmej? Oczywiście plus 1. To samo robimy z drugim nawiasem. Czyli x do piątej wyciągamy za nawias. I znowu, jaka liczba pomnożona przez x do piątej da 16x do piątej? Oczywiście 16. I jaka liczba pomnożona przez x do piątej da minus bx do piątej? Oczywiście minus b. Pozostałe wyrażenia możemy przepisać. Teraz, gdy już mamy tak ładnie uporządkowany wielomian, możemy zastanawiać się, jaki on może mieć stopień w zależności od wartości parametru a i parametru b. Są trzy możliwości. Pierwszy przypadek będzie taki, że stopień naszego wielomianu będzie wynosił 7. Czyli stopień tego wielomianu u plus w będzie wynosił 7. Teraz zastanowimy się, w jakiej sytuacji stopień będzie wynosił 7. W drugim wypadku stopień wielomianu może wynosić 5. I w trzecim wypadku stopień wielomianu będzie wynosił 3. Aby stopień wielomianu wynosił 7, współczynnik a7, czyli to, co stoi przy x do potęgi siódmej, nie może być zerem. W innym wypadku, jeżeli to byłoby zerem, to całe wyrażenie z x do siódmej nam się redukuje i stopień wielomianu wynosi 5. Oczywiście w zależności od tego jeszcze, jaki współczynnik, jaki parametr a będzie przyjmował wartości. Czyli widzimy, że jeśli a plus 1 nie będzie zerem, wtedy stopień wynosi 1. To rozwiążmy takie równanie. Czyli wystarczy przenieść jedynkę na prawą stronę. Czyli gdy a jest dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie jest jedynką, stopień tego wielomianu będzie wynosił 7. Jeśli chodzi o parametr b, on tutaj może być dowolną liczbą rzeczywistą. On nie wpływa na stopień tego wielomianu. W drugim przypadku, żeby stopień wynosił 5, to współczynnik a7 musi być równy 0. Czyli to, co stoi przy x do potęgi siódmej, czyli a plus 1, musi być zerem. Ale też jednocześnie współczynnik a5, czyli to, co stoi przy x do piątej, nie może być zerem.
czyli 16 minus b nie może być zerem. Rozwiążmy te dwa równania. Z pierwszego równania dostajemy, że a wynosi minus 1, natomiast z drugiego dostaniemy, że b nie może być równe 16. Czyli a należy do zbioru składającego się tylko z minus 1, natomiast b jest dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie może być 16. Aby stopień wielomianu wynosił 3, to zarówno współczynnik A7, jak i współczynnik A5 muszą się wyzerować. Czyli wyrażenie A plus 1 musi być zerem oraz wyrażenie 16 minus B także musi być zerem. Czyli z pierwszego równania dostaniemy, że A jest równe minus 1, a z drugiego, że B wynosi 16. Czyli A należy do zbioru jednoelementowego składającego się z minus 1, a B należy do zbioru składającego się z 16.